Paulina Chomczyk, witam Państwa w dzisiejszym programie Punkt Widzenia. We wrześniu w Browarze Mieszczańskim we Wrocławiu odbyły się targi mody autorskiej i designu, które skupiły w jednym miejscu zarówno projektantów odzieży, jak i twórców przedmiotów użytkowych. O modowych wydarzeniach we Wrocławiu porozmawiamy dzisiaj z gościem programu. W studio telewizji 71 News jest obecna organizatorka modowych eventów, pani Izabela Petru. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Izabelo, zacznijmy od podsumowania wrześniowych targów mody, które odbyły się w Browarze Mieszczańskim. Jak one wyglądały i jaka jest idea tego wydarzenia? Ideą tego wydarzenia w Browarze Mieszczańskim jest tak naprawdę sprzedaż kolekcji polskich projektantów, gdyż jest to typ tak zwanego pop-up store'u, czyli można powiedzieć otwarcia tymczasowych butików w jednym miejscu w konkretnym czasie, gdzie można przyjść, oczywiście zrobić zakupy u projektantów mody, biżuterii, dodatków, butów, no i porozmawiać z projektantami, a także zamówić coś na miarę, jeżeli jest taka potrzeba. Więc te targi nazywały się Fashion Meeting Pop-up Store. Skupiły one bardzo dużą klientelę, zarówno w postaci kobiet, mężczyzn, jak i dzieci, a też projektanci mieli zróżnicowaną ofertę, także tutaj no, byliśmy bardzo zadowoleni z tej imprezy. Dlatego też kontynuujemy tutaj nasze eventy pod hasłem Fashion Meeting i już szykujemy. Czyli się w przyszłym roku też możemy oczekiwać takich targów, tak? Zdecydowanie tak, do następnej edycji, która na wiosnę będzie miała miejsce właśnie pod hasłem Fashion Meeting Pop-up Store. Slogan przyświecający temu wydarzeniu to Nowa Polska Moda. Skąd pomysł na takie właśnie hasło? Właśnie to hasło oddaje najgłębiej sens organizacji tego wydarzenia. Skupiamy się przede wszystkim na tym, aby pozyskać jako wystawców nowe polskie marki, które być może są niedługo na polskim rynku, ale stanowią, można powiedzieć, interpretację nowych trendów. No, przede wszystkim trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że dużo projektantów pojawia się ostatnimi czasy na rynku mody, ale wyłowienie tych, którzy mają taką oryginalną ofertę, jednocześnie dobrej jakości, no generalnie też jest ważne. Dlatego też no, zapraszamy, można powiedzieć, taką nową gwardię. Stąd właśnie pomysł na hasło Nowa Polska Moda, który odnosi się głównie właśnie do mody autorskiej, czyli mody stworzonej przez polskich designerów. Organizuje Pani wiele modowych eventów we Wrocławiu, ale największe wydarzenie w południowej Polsce przed nami. Mam na myśli Wrocław Fashion Meeting, czyli to te targi i pokazy mody, które odbywają się cyklicznie. Proszę nam opowiedzieć o koncepcji tego wydarzenia. Wrocław Fashion Meeting to nie tylko targi, ale także modowe show z bardzo rozbudowaną częścią pokazów mody, które no, w zasadzie są bijącym sercem tej imprezy. Oczywiście strefa sprzedaży kolekcji jest równie duża, bo obejmuje ona około 130 stoisk, 130 wystawców, którzy tutaj przyjeżdżają do nas do Wrocławia z całej Polski, a także z zagranicy po to, aby zaprezentować swoją ofertę no, klientom, którzy już generalnie znają naszą markę Fashion Meeting, ale też oczywiście no, w większości Wrocławian, którzy będą chcieli tutaj przyjść, dlatego że warto przyjść w ten najbliższy weekend, czyli 21-22 listopada na Stadion Wrocław do klubu biznesowego, ponieważ te osoby, które tutaj będą, czyli nasi autorzy prac, projektanci mody, biżuterii, dodatków, będą po prostu właśnie tylko w ten weekend, jeszcze w tym roku to jest ostatnia szansa, aby ich spotkać. No i tak naprawdę to są rzeczy, których nie można kupić w większości sklepów czy w galeriach handlowych, ale właśnie tylko w tym terminie. A jakie atrakcje czekają na tych, którzy odwiedzą wrocławski stadion w ten weekend? No, poza pokazami mody i najlepszymi zakupami właśnie bezpośrednio od projektantów, impreza tym razem jest wzbogacona o formułę warsztatową i dzięki współpracy z wrocławską stylistką Kariną Mrozicką organizujemy cykl warsztatów wizerunkowych, w których może wziąć udział każdy, kto odwiedzi targi. Można się zapisać na miejscu, można zgłosić wcześniej swoje uczestnictwo przez naszego Facebooka przez wydarzenie. No i po prostu wziąć udział w takim szkoleniu, które będą to 4 sesje, 2 sesje w sobotę, 2 sesje w niedzielę. Także tutaj serdecznie zapraszam, bo jest to taka okazja, która w zasadzie rzadko bywa,
albo no najczęściej udział w takich warsztatach stylizacyjnych jest no płatny i to dość sporo. Natomiast tutaj przychodząc na imprezę naszą, można po prostu jakby wziąć udział. Myślę, że też formuła tej imprezy jest dość atrakcyjna dla blogerów, osób, które się interesują modą, no jest początkujących stylistów, którzy na przykład biorą udział w konkursie Stylowy Wrocław. To też jest swoista atrakcja, która już po raz szósty ma miejsce i za każdym razem stylizacje, które otrzymujemy tego konkursu, przesyłane przez właśnie osoby, często też z całej Polski, no są na coraz wyższym poziomie. Dlatego też kontynuujemy ten konkurs. Jest to jedyny konkurs w Polsce, który jest realizowany na wybiegu. I każdy, kto zgłosi się i dostanie się do ćwierćfinału, półfinału bądź finału tego konkursu, będzie mógł zaprezentować swoją stylizację. Wrocław Fashion Meeting to również poszukiwanie najciekawszej stylizacji, które odbywają się już po raz szósty. Jaki był w tym roku motyw przewodni rywalizacji? Co roku wymyślamy jakieś hasło przewodnie, do którego interpretację muszą przygotować nasi adepci mody. W tym roku był to jesienny wiatr, także otrzymaliśmy tutaj mnóstwo zgłoszeń. Około 270 zgłoszeń przyszło do nas na ten konkurs, z czego wybraliśmy 20 najlepszych stylizacji, które obecnie są przedmiotem plebiscytu, który ukazał się na stronach Wirtualnej Polski. Wirtualna Polska z nami współpracuje już od kilku lat właśnie przy tym konkursie. Tam można oddawać głosy na stylizację. Natomiast osoby, które wezmą udział dodatkowo podczas Wrocław Fashion Meeting, też mogą się zgłosić jeszcze do tego konkursu. Wśród osób, które się zgłoszą, wybierzemy 10 najlepszych. I w gruncie rzeczy będzie to grupa około 30 najlepiej ubranych ludzi we Wrocławiu w tym czasie i będą mogli zaprezentować swoje stylizacje właśnie na wybiegu. W tym roku we wrocławskich targach mody weźmie udział gość specjalny. Czy możemy zdradzić widzom, kto to będzie? Oczywiście. W tym roku zaprosiliśmy do udziału pana Jerzego Antkowiaka. Jest to pierwszy polski projektant mody, który tworzył modę polską w latach no, w zasadzie ciężkiego kryzysu, kiedy tak naprawdę trudno było dostać piękne ubrania. Natomiast on ubierał oczywiście osoby, które no, pełniły funkcje publiczne, były aktorkami, gwiazdami. Dziś pan Jerzy Antkowiak wydał książkę. Razem z panią Agnieszką Elianas, która ukazała się nakładem wydawnictwa Bukowy Las. Książka ta traktuje o historii polskiej mody. Jest to bardzo ciekawe przeżycie związane z przeczytaniem tego, gdyż można po prostu no, przenieść się w czasy tamtej epoki PRL-u, gdzie zmagaliśmy się z zupełnie innymi problemami, a jednak polska moda wyruszała wtedy na podbój zagranicznych wybiegów paryskich i amerykańskich. To spotkanie z autorem, panem Jerzym Antkowiakiem, odbędzie się w niedzielę o godzinie 12. Będzie oczywiście można porozmawiać z nim, kupić książkę w promocyjnej cenie, a także pozyskać autograf. Także bardzo serdecznie zapraszamy tutaj do udziału. No, jest to takie wydarzenie bardzo niespotykane tutaj u nas, bo promocja tej książki odbyła się już w Warszawie, są na Empiku, ale teraz właśnie pan Antkowiak przyjdzie tutaj do nas. Wrocław Fashion Meeting to wydarzenie wielkoformatowe, ale organizuje pani również mniejsze wydarzenia, takie bardziej kameralne we Wrocławiu. Proszę nam powiedzieć, czego wrocławianie mogą się spodziewać w najbliższej przyszłości, jakich wydarzeń? W najbliższej przyszłości zorganizujemy jeszcze wydarzenie w grudniu. To będą takie targi również projektantów, które mają miejsce cyklicznie w galerii Parku Handlowego Oszołom Bielany. Jest to wydarzenie typowo sprzedażowe pod nazwą Lifestyle Day. Czyli tak naprawdę mamy tam różne tematy, nie tylko związane z projektantami, ale pojawiają się też wyjątkowe produkty spożywcze, kosmetyki naturalne.
Czasami są to porady urodowe, a tak naprawdę dużą część też stanowią oferty dla dzieci i jest to taka impreza o charakterze targowym. Ona się odbywa w sobotę i w niedzielę. Planowany termin to jest w połowie grudnia, 11, 12, 13 grudnia. Także też zapraszam do udziału. Będzie można kupić wtedy przedświąteczne prezenty dla bliskich. Wracając jeszcze do Wrocław Fashion Meeting, chciałam zapytać o te strefy, które są, bo przecież to wydarzenie to nie tylko ubrania dla kobiet i mężczyzn, ale to również strefa dla dzieci, tak? Tak. Strefa dla dzieci to pojęcie dość szerokie. Tak naprawdę chodzi tutaj o to, że w czasie tej imprezy pojawiają się właśnie oferty specjalnie dedykowane dzieciom. Są to najczęściej ubrania projektantów, zabawki, akcesoria, no i różnego typu właśnie rzeczy, które dla dzieci są przyjazne, wykonane z dobrych materiałów, atestowanych, a jednocześnie impreza ta jest wzbogacona o pokaz dziecięcy. Będziemy mieli takich pokazów kilka, one się odbędą w niedzielę o godzinie 13, także wszystkich tutaj chętnych rodziców, którzy chcą zobaczyć modę dziecięcą w pełnej okazałości, zapraszam właśnie na te pokazy w niedzielę o 13. A oczywiście strefa sprzedaży ofert dziecięcych będzie czynna cały czas, czyli zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Targi otwierają się o godzinie 11 i potrwają do 20. Czy są jeszcze jakieś inne strefy podczas tego wydarzenia? Tak, ja myślę, że bardzo interesującą jest strefa beauty, czyli tak naprawdę strefa piękna, którą organizujemy w zasadzie po raz kolejny. Na każdym wydarzeniu cieszy się to dużym zainteresowaniem, ponieważ osoby, które dbają o swój wygląd, no, chcą się też atrakcyjnie ubierać, najczęściej korzystają z ofert bardzo ciekawych naszych partnerów i wystawców, którzy specjalnie przygotowują na ten dzień bezpłatne zabiegi, promocyjne ceny, różnego rodzaju vouchery na zabiegi. Są tam też oferty właśnie, które można wykorzystać natychmiast, czyli po prostu umalować się, czy też zasięgnąć porad kosmetologa, stylisty, wizażysty, czy podologa. Myślę, że wiele osób, które uczestniczą we wrocławskich wydarzeniach modowych organizowanych właśnie przez panią, zastanawia się, skąd w ogóle pomysł na tego typu atrakcje we Wrocławiu. No ja myślę, że Wrocław jest takim miastem, które no, charakteryzuje się taką wielkomiejską atmosferą. Tak naprawdę mamy tutaj bardzo dużo ludzi, którzy no, doceniają kwestie wyglądu, mody, interesują się, żyją tym tematem, na co dzień chcą wyglądać atrakcyjnie, ale też jest to oczywiście kwestia mody na modę, która tutaj w Polsce ostatnimi czasy bardzo się rozwinęła, no też rynek projektantów tak naprawdę został tutaj utworzony, więc coraz więcej osób poszukuje takiego indywidualnego stylu wyrażania się poprzez ubiór. Dlatego też te targi i te eventy modowe, które organizuję pod hasłem Fashion Meeting, no są jakby tutaj odpowiedzią na taki rynek, który oczekuje tego typu właśnie wydarzeń, a jednocześnie no ludzie chcieliby przychodzić na imprezy, które są dobrze zorganizowane, gdzie wiele się dzieje, że warto po prostu, no nawet jeżeli to jest jakieś powiedzmy bardziej odległe miejsce, pojechać tam i spędzić tam cały dzień po to, żeby wynieść z tego no chociażby satysfakcję, radość tak z zakupów i różnych innych emocji, które towarzyszą takiemu wydarzeniu, jak chociażby pokazy mody. Organizuje pani wiele wydarzeń związanych z modą. Obserwuje pani wrocławskie ulice. Czy uważa pani, że mieszkańcy Wrocławia mają stylowy potencjał? Czy jednak widzi pani ten dystans do mody, że jeszcze czegoś nam brakuje? No na pewno wrocławianie ubierają się bardzo elegancko. To w zasadzie widać na ulicach. Tutaj wiele kobiet dba o swój wygląd, stylizuje się wręcz na co dzień i w zasadzie nie trzeba daleko szukać,
wystarczy odwiedzić polski rynek, wrocławski rynek, czy też stanąć na którejś z bardziej ruchliwych ulic. Ja myślę, że ten stylowy potencjał wrocławianie też nadal odkrywają. Wiadomo, no jesteśmy dużym miastem, które jest stylowym miastem, w którym wiele się dzieje, gdzie kultura przenika się z modą. I tak naprawdę ta konsumpcja coraz bardziej unikalnych projektów, oryginalności, designu dobrego, który, że tak powiem, no przejawia się właśnie w sposobie ubierania, no jest coraz szerszym tutaj sposobem na wyrażenie siebie, więc myślę, że jak najbardziej tak. Proszę powiedzieć, czy można jeszcze kupić bilety na wrocławskie targi? Tak, bilety na wrocławskie targi są w cenie 15 zł za bilet dwudniowy. Upoważnia on do wstępu zarówno do strefy sprzedaży, do wszystkich stref, strefy beauty, strefy dziecięcej, jak i na pokazy mody. Tutaj chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że na pewno warto przyjść i zobaczyć pokazy, ponieważ będziemy mieli tutaj kilka znanych nazwisk projektanckich, a także kolekcje, które miały swoje premiery naprawdę niedawno. Dawno w Mediolanie czy w Paryżu. Dlatego też cena ta jest niewygórowana, a bilet będzie można kupić przed wejściem. Dobrze, podsumowując naszą rozmowę, dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu, które zbliża się w ten weekend? Przede wszystkim dlatego, że będziemy musieli poczekać następne, przynajmniej kilka miesięcy, a to jest też dobry okres na to, aby po prostu chociażby zrobić zakupy sobie z myślą o świętach, o prezentach dla bliskich, dla dzieci, no i przede wszystkim dla siebie, aby odświeżyć swoją garderobę na zimę. Tutaj będzie bardzo dużo ofert, które są ofertami sezonowymi, czyli tak naprawdę płaszcze, kurtki, czapki, buty, generalnie rzecz biorąc dodatki zimowe będą królowały, ale oczywiście będą też kolekcje wieczorowe, sylwestrowe. Będą też oczywiście ubrania casualowe, codzienne, moda streetowa, także po prostu tak naprawdę jest tu bogactwo stylu i każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego dbamy po prostu o różnorodność doboru tej oferty projektantów. No i na tych targach prezentują się wybrani projektanci. To nie jest tak, że każdy może się zgłosić, no po prostu staramy się, aby dostarczyli oni ofertę na najwyższym poziomie dla naszych gości i klientów. No i dlatego warto. I dlatego warto przyjechać, bo to są tylko te dwa dni, które w najbliższym czasie się zdarzą, czyli najbliższy weekend 21-22 listopada już od godziny 11. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Wrocławskie Targi Mody to wydarzenie nie tylko dla koneserów, ale wszystkich osób, które cenią sobie polskie i zagraniczne projekty z najwyższej półki. Moim i Państwa gościem była organizatorka modowych wydarzeń we Wrocławiu, pani Izabela Petru. Bardzo dziękuję.